Mateusz, remis przed meczem z Lechem pewnie wzięlibyście w ciemno, ale patrząc na przebieg tego spotkania, to myślę, że mogliśmy się jednak pokusić tutaj dzisiaj o sensację i o zgarnięcie pełnej puli. No nie wzięlibyśmy w ciemno, zawsze jedziemy po 3 punkty. I tak też było 2 tygodnie wcześniej we Wrocławiu i tak też było dzisiaj z Lechem. Ten mecz pokazał, że mogliśmy pokusić się o zwycięstwo, ale znów jakaś nasza niefrasobliwość zaraz po przerwie i nie weszliśmy dobrze w tę drugą połowę i straciliśmy bramkę. No na pewno staraliśmy się grać piłką, staraliśmy się konsekwentnie dążyć do tego, żeby strzelić kolejną bramkę. No ale remis jest bardzo cenny na takim terenie jak Poznań. Może nie jesteśmy w 100% z tego zadowoleni, ale nie ma co też narzekać. Punkt na wyjeździe trzeba brać. Trzeba brać i trzeba się cieszyć. U Ciebie pewnie taka podwójna radość, no bo ten punkt właśnie na trudnym terenie w Poznaniu, no i też wróciłeś do podstawowego składu Krakowi, więc pewnie wrócisz zadowolony dzisiaj do Krakowa. No na pewno, każdy chce grać jak najwięcej. Tak też jest u mnie. Cieszę się, że z powrotem wywalczyłem sobie miejsce w składzie na treningach i będę do tego dążył. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu też wyjdę w pierwszym składzie, bo to jest klucz piłki nożnej, trzeba walczyć o swoje. Remis we Wrocławiu, remis tutaj w Poznaniu. Ta porażka z Podbeskidziem, dzisiaj wiemy już, że Podbeskidzie chyba wcale takie słabe nie jest, patrząc na to, że dzisiaj wygrało z Legią Warszawa 2-1, więc pewnie i ta porażka z Bielskiem trochę innego wymiaru dzisiaj z tej perspektywy czasu no, przybrała. No na pewno, ale ja nie patrzę akurat w ten sposób. Mecz nie jest meczowi równy. My z Podbeskidziem mieliśmy swoje sytuacje, straciliśmy kuriozalne bramki. Ja chcę tu mówić, że Podbeskidzie, wiadomo, po wyniku patrząc, każdy powie, że Podbeskidzie zmierzył Krakowę, ale tak naprawdę z tego meczu tak nie było. Czasu na zwyciężyli dzisiaj z mistrzem Polski, ukłony dla Podbeskidzia, ale my patrzymy się na siebie, my walczymy dalej. Przed nami teraz krótka przerwa na reprezentację. Przyda się ten oddech na to, żeby doszlifować pewne jeszcze niedociągnięcie, które no wiadomo, że zawsze się znajdzie? Nie, każdy chce grać jak najszybciej. Oczywiście to są terminy UEFA-owskie, kadra rozgrywa swoje mecze, więc musimy poczekać 2 tygodnie, ale każdy z nas pewnie by chciał grać ten mecz już na pewno w środę na przykład. No każdy chce grać jak najszybciej mecze, ale spokojnie musimy poczekać, pewnie poprawić kilka rzeczy i wracamy do gry za 2 tygodnie.